Co być, nie? Kto innowierczy? No, to do pytania. Ale będą dwa odcinki. Tak? No tak, będziemy dłuższe. Jedno krótkie, drugie dłuższe, a w tym krótszym powiemy o tym indeksie. Krótszy jest, dlaczego być w Kościele katolickim. No, dobra. Pokój dobro. Pokój dobro. To już wiecie, co będziemy mieć. Ma dobrze ustawiony mikrofon, czy głośnik. Tak, no zajmiemy się teraz pytaniem, dwa odcinki połączone ze sobą, związane z wiarą katolicką i czy w ogóle jest sens bycia katolikiem i drugie, czy... Czy w ogóle jest sens wierzyć, prawda? Tak, tak. Zmuszać kogoś do wiary, do nawrócenia się. No skoro był czas, że Pana Jezusa nie było i co wtedy ludzie byli zbawieni, czy nie byli zbawieni, jak to z tym zbawieniem jest, czy wszyscy są zbawieni? No. Ale wracamy do pierwszej myśli, tak? Czyli... Po co nawracać do Kościoła katolickiego, skoro można się poza Kościołem katolickim też zbawić? Skoro tak. Był czas, że Kościoła katolickiego nie było, w sensie takim instytucjonalnym, no i tamci ludzie też w jakiś zostali zbawieni, to po co nawracać? Ja myślę, że to trzeba zobaczyć, że to jest, że każdy człowiek jest, może zachorować. No, no tak, bo grzech chodzi głównie o zbawienie człowieka, zbawienie, czyli o jakoś wyrwanie go z tej kondycji zła, z tej kondycji grzechu, a grzech możemy nazwać chorobą duszy, jako taka metafora. O. No. I teraz każdy człowiek może zachorować, na przykład na grypę. Na przykład. I organizm ludzki, czy każdy może z tej grypy wyjść, ale wychodzi z tej grypy w zależności od tego, jak się leczy. Albo jaki ma silny organizm. Czyli albo to zło przezwycięża w sobie ten organizm skuteczniej lub mniej skutecznie. No i teraz można na przykład, wiecie, pod kocykiem czosnek, ktoś może brać jakieś medykamenty, a można właściwie też udać się do prywatnej kliniki, gdzie będą od razu, wiadomo, wszelkie badania porobią, świetna kuchnia, witaminy generalnie, super personel, jeżeli chodzi o obsługę taką fachową, znającą się na tej chorobie akurat, a nie na innej. I przede wszystkim świetne leki, które będą współgrały z naturą tego człowieka. Tak? Nie przynoszące mu skutków ubocznych, a tylko i wyłącznie podnoszące go do zdrowia. No i właśnie, człowiek może, doświadczając swojego grzechu, próbować sam osiągnąć zbawienie, osiągnąć cel swojego życia, zdrowie, poszukując dobra, idąc za głosem sumienia. Przypominamy, że głos sumienia to jest głos Pana Boga w naszym życiu, a więc może starać się sam, iść po omacku, próbować jednej metody, drugiej metody i tak prędzej czy później okaże się, że bez Pana Boga sobie nie poradzi. A może iść i udać się do jakiejś kliniki, która właśnie ma te środki, które ułatwią, czy pomogą, czy zagwarantują i zapewnią wyjście z tego stanu choroby. I tą kliniką jest Kościół. Tak, to jest prywatna klinika Pana Jezusa, Kościół katolicki. I dlaczego warto być w Kościele katolickim? To już pomijam fakt, że odkrycia prawdy, bycia blisko z Chrystusem, ten, który pomaga człowiekowi odnaleźć samego siebie, zrozumieć siebie, ten, który mówi, że jest drogą do celu, który daje prawdziwe życie, a nie wprowadza śmierci, który dodaje prawdziwą prawdę o świecie, o rzeczywistości, a nie jest kłamstwem. Przede wszystkim w Kościele katolickim mamy pełnię środków zbawienia, czyli wszystko, co jest człowiekowi niezbędnie potrzebne do tego, aby się zbawić. I człowiek ma pewność, że jeżeli żyje zgodnie ze wskazaniami Kościoła katolickiego, ma pewność zbawienia. Tak. Ma pewność zbawienia. Poza tym są jeszcze inne właśnie, wracając do tego porównania z chorobą, właśnie te medykamenty, ta super kuchnia, prawda, a mianowicie mamy Eucharystię, mamy sakramenty. Ktoś zapytał, czy Eucharystia jest potrzebna, konieczna do zbawienia. Łaska Boża jest konieczna do zbawienia, a Eucharystia jest no, jak zresztą każdy inny sakrament, jest też źródłem łaski. No właśnie. A więc my korzystamy, zresztą o Eucharystii mówimy również, że to jest pokarm na życie wieczne, prawda? A więc jest to lekarstwo dla duszy. Pamiętam, kiedyś mówiliśmy w jednym z odcinków, że do Komunii Świętej powinny przystępować takie dwie grupy ludzi. Grzesznicy, którzy oczywiście są w stanie łaski uświęcającej, ale grzesznicy, żeby się umocnić na drodze pokonywania grzechu, i święci, żeby ten stan łaski świętości podtrzymać, prawda? Jeżeli zbawienie będzie jakimś celem, to świetnie byłoby zrobić wszystko, aby ten cel osiągnąć, tak? Oczywiście mówimy tutaj o to, aby
byłoby dobrze korzystać ze wszystkich najlepszych sposobów, aby to zbawienie osiągnąć. No i pełnia tych środków do osiągnięcia zbawienia jest w Kościele katolickim. Ja człowiek może próbować zbawić. Zapraszamy do Kościoła katolickiego wszystkich, którzy mają jeszcze wątpliwości. Ale z zaznaczeniem, że żyjemy według wskazań Kościoła katolickiego, a nie według różnych pseudowskazań, czy błędnych wskazań, które niestety też się pojawiają. Ja osobiście zachęcę jeszcze do bardziej naukowego ujęcia tego dzisiejszego odcinka, do przeczytania takiej deklaracji. To jest deklaracja Pan Jezus, Dominus Jezus, gdzie właśnie pokazuje się Kościół katolicki w świetle innych wyznań, gdzie Księgę Pisma Świętego ukazuje się w świetle na przykład Koranu i innych ksiąg świętych, gdzie właśnie cały system wartości tego, co niesie sobą Kościół, pokazuje się w świetle innych kościołów. Bardzo ciekawa lektura. Lektura, która to, co my w dość taki swobodny sposób ujęliśmy, ona bardzo dobrze to systematyzuje i do tego zachęcam, żebyśmy tutaj teraz z tego 7-minutowego czy kilkuminutowego odcinka nie zrobili 45-minutowej konferencji na temat tego, co w tej deklaracji zawiera. Dominus Jezus. No. A taką jeszcze mamy... A tak na marginesie. Tak, by the way. Mamy taką prośbę, może nam potraficie jakoś doradzić, bo wiecie, część pytań się powtarza. Już blisko 5 lat jesteśmy w internecie, jest bez sloganu. No nie każdy wie, że już na jakiś temat odcinek był. Się powtarzał. No i teraz ta rzecz polega na tym, że te odcinki są wstawiane chronologicznie, a myślimy, że byłoby dobrze, aby znajdowały się również tematycznie. Jakiś indeks, żeby pomóc tam stworzyć spis tego. Treści. Gdzie to można w ogóle w internecie wrzucić? Może wiecie, może ktoś by się chciał tym zająć, pościągacie sobie te wszystkie nasze odcinki z netu i to jakoś poukładacie. Albo alfabetycznie, na przykład będzie chrzest, B jak bierzmowanie, E jak Eucharystia i tak dalej. Żeby ktoś szukając najpierw mógł sobie rozejrzeć się w temacie, bo sporo pytań przychodzi, na które już odpowiadaliśmy. Ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz czesać na przykład internet 200 odcinków i szukać, gdzie to jest, a czy zdarza się tak, że temat poruszany w odcinku nie jest wprost nazwany w temacie danego odcinka, który jest wpisany w internecie, że to jest problem. Także na tym się zupełnie nie znamy, nie wiemy, jak to zrobić. Jak stworzyć indeks tych naszych wrzuconych do internetu filmików, tak. Kateches. Jak to zrobić? No. Żeby po prostu internauta, wchodząc na blog, tak, miał zakładkę indeks, wchodzi do zakładki indeks, ma układ alfabetyczny, układ tematyczny, no to jest kwestia powiedzmy jakiegoś technicznego rozwiązania, jak ten indeks zrobić, ale chodzi nam generalnie, jak zrobić indeks tych wszystkich około 200 filmików, jak je zaindeksować, no, nie wiem, dobrze no, mówię, nie wiem. No. One mogą się lądować na jakiejś innej platformie, niekoniecznie to musi być na YouTubie czy gdzieś, tylko to trzeba tam przenieść, nie? Dobra, no to... To pytanie, prośbę, jeżeli wiecie, to maile jakieś albo inny kontakt. No właśnie. Pokój dobro. Pokój dobro.